Dobrze, czyli lecimy wobec tego z ogrywaniem bota Dawida. Tutaj ta partia się nie liczy, bo ja to tylko ustawiałem sobie, żeby na scenach było widoczne. Także zagramy mecz rewanż. Jedna partia białymi, jedna partia czarnymi. Zobaczymy tutaj, co bot Dawid Czerw potrafi. Mam nadzieję, że dużo, ale nie za dużo, żeby dał radę go ograć. Zobaczymy. Dobra, no to lecimy z koksem. London zakazany. Dobrze. E4! Kurczę, no to jest rozkręcany repertuar. To mi się podoba. No dobra, to ja zastosuję C5. Zobaczymy, co na przyspieszonego smoka Dawid Czerw powie. Ja oczywiście G6 tutaj ustawiam. D4. Bardzo agresywne podejście. To jest rzeczywiście w porządku. Tutaj wisi mi oczywiście wieża, także ja skoczek F6 muszę zagrać. No i tutaj skoczek C6, wyganiam tego hetmana. I teraz pojawia się ciekawe pytanie, bo zazwyczaj, kiedy jest grana taka pozycja, czyli przechodzi do ataku jugosłowiańskiego, to jest zagrane F3. I pytanie, czy skoczek G4 nie będzie problematyczne dla przeciwnika, ale chyba... Co jest? Ej, widzowie. Moment. Kurde, coś telewizor mi się włączył randomowo, czujcie? Nie wiem, czy tam jakiś włam nastąpił, czy co, ale się trochę wystraszyłem, ale nikogo nie ma, no to luz, drzwi zamknięte. Dobrze, to możemy już wrócić się do partii. No dobra, więc tutaj hetman D2. Ja myślę, że nie będę tutaj nic przekombinowywał, po prostu klasycznie. Roszada, nie może to być złym pomysłem, cyk. No i teraz będę chciał przeciwnika oczywiście atakować na skrzydle hetmańskim, także A6 z następnym B5. A tutaj dobrze, chyba przerabiał kurs o systemie pytań, sprawdził, co chce przeciwnik, przeszkodził. No dobrze, coś tam ten bot umie, ale za to pole B4 osłabił, więc to nie, zawsze są plusy, zawsze są minusy. Natomiast ja będę chyba klasycznie tutaj kontynuował, czyli polem C4 chciałbym się zainteresować. Także goniec D7, wieża C8, skoczek A5, skoczek przejdzie sobie na C4 i będę w ten oto sposób znacząco utrudniał życie oponenta. Także tym polem jestem teraz szczerze zainteresowany. No skoczek E5 jednakowoż nie mogę. Natomiast pojawia się pytanie, co będzie, kiedy tego pionka najzwyczajniej w świecie w tym momencie zabiorę. No bo tak na oko wygląda, że to właściwie tragedii nie ma. No dobra, to co tu poeta miał na myśli? Na jakieś wieża A5, hetman A5, skoczek D5, to cofka. Skoczek D5 od razu to... No dobra, to zobaczmy, to jest ciekawe. Skoczek A5, skoczek D5 to zbije, pion bije, no i skoczek C4, no to... Czyżby tu podstawił pionka? Czy może tutaj chytry lis coś przygotował? E5! No to przyznam szczerze, że E5 to absolutnie całkowicie nie miałem na radarze. Coś ten bot tutaj, chyba jakaś ulepszona moja wersja, bo mnie zaskoczył całkowicie. No dobra, natomiast ja nie widzę powodu, żeby nie zbić. On skoczkiem odbije i ja wtedy tym skoczkiem wracam, bo z tego skoczka oczywiście żadnego pożytku nie ma. Więc skoczek C6 i chciałbym tutaj dokonać wymiany, takiej albo owakiej, no bo pionek przewagi, a masz przewagę, to wymieniaj. Jest taka zasada realizacji przewagi proponowana. No i zobaczymy, czy się ziści. Dobra, no muszę tutaj jeszcze ciutkę uważać na możliwości przeciwnika, no bo jednak co para gońców, to para gońców, ale
obiektywnie wydaje mi się, że tutaj pełnej rekompensaty to Dawid nie ma za tego pionka. Ja zagram delikatne H6, żeby w razie co królem mieć ucieczkę. No i teraz zagram E6, żeby pole D5 zabezpieczyć, więc wszystko pozabezpieczane. No i teraz przechodzę do utrudniania oponentowi życia. No to pasowałoby zaatakować, więc wjeżdżamy skoczkiem na B4, wisi już na C2. Przeciwnik kontratakuje, zna powiedzonko, najlepszą obroną jest atak. No dobra, i co teraz zrobimy? Bo jak on tutaj wjedzie, no to rzeczywiście może być ogólnie rzecz biorąc nieprzyjemnie, ale ja mogę zbić i zgarnąć tutaj. No i teraz jak to ocenić? Skoczek C2, goniec B7, skoczek E3, FE3. No i tutaj jeszcze piona stracę, prawda? No a znowu wieża C7 zagrać nie mogę, bo goniec B6. Wykorzystujące tu związanie. No więc ten Dawid coś tam umie grać, nie powiem, że nie. Kurczę, no chyba tutaj przyjdzie mi się przyznać po prostu do błędu i tyle. No dobra, no to zrobię taki ruch. Nie jestem zadowolony z tego posunięcia, ale czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa do przodu. No i tym moim krokiem do przodu jest skoczek E5. Zobaczcie, już się tutaj oponent wycofuje, już czuje problemy. No i teraz to pole C4 wygląda bardzo soczyście. Także, oj, skoczek A5 to niestety nie mogę, no bo na B6 wisi. Także nie, w sensie widły. A w sumie... Nie, bo chciałem po goniec B6 wtrącić bicie, ale to on pierwszy wtrąci bicie. No właśnie. Chociaż szczerze, jeszcze wtedy wjadę na D2, wezmę na E2. W sensie po skoczek A5, bicie na D8, wieża D8, goniec B6, wieża D2, goniec A5, wieża E2. Mi się to podoba jak najbardziej. Dobra, to ja to skoczek A5 rzeczywiście zagram i zobaczymy, co tutaj oponent na to powie. A widzicie, wycykał się. No dobra, to już jakieś kolejne osłabienie po stronie przeciwnika, no ale teraz goniec B6 jest już problemem. No to skoczek, co miał zrobić, to wraca. Co miał zrobić, to zrobił, a teraz wraca. No i ten skoczek na A2 jest zamknięty, nie? No dobra. No to skoczek D7, skoczek F6, teraz pole D5 za to fajne. To przestawię sobie tego skoczka aktywnie właśnie na D5. No jednakowoż Dawid całkiem szybko tutaj gra, nie? Więc na zegarek trzeba będzie uważać. No dobra, zacznijmy od skoczek C6. Ograniczam tutaj skoczka przeciwnika. I tutaj chciałbym zrobić taki manewr i wejść na C5, bo ten goniec mi bardzo utrudnia tutaj życie. No to... A, nie mogę, bo on mi zbije i wjedzie na B4, dobra. I wtedy dwa piony pod atakiem. A, już tu 3 minuty mi zostały. Okej, tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. No chyba ma to sens logiczny, bo tutaj wolnego piona chcę wytworzyć. No i teraz na pewno muszę wziąć. Tylko muszę wziąć czym? To jest tutaj kluczowa kwestia. Oj, bo tu mało pionów będzie. No problem jest, widzowie, problem jest ewidentny. No bo zbiję na B4, skoczek B4, goniec B4, goniec B7, A5, C5. Król F8, C6. No skoczek D5 jest ruch. No to chyba ma to sens. Dobra, bo tutaj presja czasu. No, ten Dawid Czerw to dynamiczny zawodnik. Bardzo szybko podejmuje decyzję. No, nie ma łatwo. Okej, więc tutaj zgodnie z planem po C6 skoczek D5 i pole C7 zabezpieczę. A jak oponent nic nie wykombinował, no to po prostu podciągam
króla. Okej. Dobrze kombinuję, bo on chce po skoczek D5 mnie tu zbić, ale to ja zbiję i wtedy przejdę tutaj. To będzie wygrane. Dobra, minuta 30, ajaj. No dobra, dobra, to zaufajmy tutaj intuicji. Dobrze zrobił. No dobra, decyzja z jego strony. Ponieważ chce mi zabrać po prostu tego skoczka. No to jak grzecznie bronię, bronię tutaj. A i on teraz królem się będzie przebijał. Dobra, minuta została. Dobra, zróbmy taki myk. I taki myk, żeby tu nie wlazł. I chcę wejść tutaj i zagrać E5. Dobra, w ogóle gońca cofnął, co? No dobra, to spróbuję piona zaatakuje. Dobra, on chce mi pionka A zabrać za to. Dobra, F5 i zabieram piona F4. I teraz już mam tutaj wolniaka. Ale jeszcze nie mogę iść, bo mi wisi skoczek. Kurde, przy różnopolakach to na pewno tego nie wygram. Dobra, no to muszę uciekać skoczkiem. Bo przy różnopolakach to je remis. Dobra, tutaj taka wymiana byłaby dla mnie bardzo okej. Aj, 26 sekund! Czy tutaj mój bot mnie oflaguje? Zaraz. To uważać. Oj, straciłem piona ostatniego. No dobra, to już tego nie wygram. Goniec G5. Okej. Myślicie, że to bot zhakował ten telewizor, żeby mnie rozproszyć i zdobyć cenne sekundy? Ej, żebym tego nie przewalił jeszcze. Nie! Nie! No myślałem, że to robi coś. No kurde. No porobiony zostałem przez mojego bota. Tragedia. No był remis, no oflagował mnie. Oflagował mnie, no złośliwy jest ten bot. Ja tak nie flaguję ludzi. Tragedia. No przecież tutaj no bardziej totalnego remisu to nie było. No przecież tutaj no nic, tylko chodzę tym gońcem i w razie co biję na chaosie. Nie, no to tutaj mój bot bardzo nieelegancko się zachował w mojej ocenie. No dobra. No to cóż, spróbuję się teraz zrewanżować białymi. No to ja zagram D4, solidny wybór. No dobra. No to C4. Atakuję tutaj aktywnie w centrum i do gambitu hetmańskiego lecę. Tym razem postaram się przyspieszyć, bo później brakuje czasu. Dobra. No, agresywnie, agresywnie. Przez goniec B4 mój bot gra tę pozycję. Ja raczej przez C6 grywałem. No, skoczek C6 to już mi się nie podoba. Tutaj pionek raczej powinien stać. No to ja kontynuuję rozwój i chcę zrobić roszadę. Także tutaj raczej nic niezwykłego nie wydziwiam, tylko kontynuuję rozwój. No i teraz właśnie pytanie, czy nie mógłbym tu zaatakować. Zagram F3. I teraz pytanie, w jaki sposób będę się chciał przestawić do zagrania E4. Na pewno muszę uważać na skoczek B4, więc hetman C2 jest niemożliwe. No to zagram wobec tego A3 i hetman C2, nie? Oj, G5, ależ agresor.
No dobra, panie bocie. No to Hetman C2 zgodnie z planem wjechało. No i teraz jeszcze tylko jednej figury w akcji mi brakuje, a mianowicie wieży. I teraz już E4 realnie będę chciał przeprowadzać. Dobra, tutaj coś na B3? Nie, tutaj nic złego mi się nie dzieje. No to H3, zabezpieczam punkt G4 i wrzucam E4. No dobra, no to myślę, że E4 jest tutaj jak najbardziej możliwe. Tym bardziej, że tu na tego hetmana teraz zerkam, grożą widły. Okej. No to odchodzę. I dalej grożą widły. Kurczę, no może to zbyt optymistyczne było. Kurczę, bo jak 2-0 mnie rozjedzie bot, no to będzie heca, co? No dobra, no póki co czuję się pod presją, ale no tak stwierdziłem, że rekompensata tutaj musi być, no bez jaj. Nie, no, no to E5, a E5 to wieża E8. Ale spryciarz, no. Ale spryciarz. No ja tego nie widziałem. A Dawid Bot widział. No niemniej i tak ten atak na króla mi się podoba, ale no ewentualna wymiana hetmanów to będzie dramat ostateczny dla mnie. No to chyba D5 jestem zobligowany, żeby zagrać. Okej. No i teraz co dalej, co dalej, co dalej? Zrobię taki myk i jak on zbije, to wtedy już zbije, bo tu będzie związanie. Będzie związanie, a co za tym idzie, przeciwnik nie będzie mógł zdobyć materiału. Jeżeli to dobrze policzyłem, bo póki co wydaje się, że ten bot lepiej liczy ode mnie warianty. Dobrze, i teraz po biciu tu bije tutaj i on nie będzie mógł zbić. Dobra, czyli teraz już mam dwie lekkie za hetmana. Za wieżę oczywiście. Więc już jest okej. Okay. No i teraz tutaj grzecznie, delikatnie tym królem oponenta będę zainteresowany. Wisi mi skoczek, ale to nie jest na ten moment jakiś większy kłopot. No muszę ewentualnie uważać na jakieś tutaj odskoki tego gońca. No i pytanie, czy po prostu piona nie wezmę tak najprościej jak się da. Chyba wezmę, dlaczego by nie? Bo po król tu się cofnę. Dobra. No to już to wygląda naprawdę zacnie. No chciałoby się zagrać skoczek E4, hetman E4, ale niestety tutaj będzie hetman H2. Więc aż tak dobrze to tutaj nie będzie. Ale dobra, no skoczek D5 po prostu. Po prostu pozbywam się obrońców króla oponenta, nie? A nie. Bo chciałem skoczek F6, goniec F6, hetman F5 z matem, no ale to zabierze mi tego gońca. O, clever boy. Muszę przyznać. Aczkolwiek, czy to jest jakiś wielki problem? Tak szczerze, to nie wydaje mi się. No mogę odejść po prostu. Szantażysta tutaj wymianowy. No tak, bo tą wieżę mi będzie zabierał. No kurczę, czyżby oszukał mnie po raz kolejny? Bo tutaj odejść nie mogę, bo hetman H2, zbić nie chcę. Ajajaj. No dobra, no skoczek F6, no to mi zbije tu, GF, goniec bije. To powinna być dobra końcówka dla mnie, ogólnie rzecz ujmując, ale... No biorąc pod uwagę, jak tutaj król przeciwnika jest słaby, to ja bym jakoś mata wolał wlepić.
Tylko, że nie widzę tego mata za nic. No dobra, no dobra, no. Nie, no. Bo jeszcze nad goniec E3 się zastanawiam. Jeszcze nad goniec E3 się zastanawiam. Tylko goniec E3 to wtedy skoczek D5. Jak zbije wieżą, to hetman E3, hetman E3, goniec H2. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Więc prawdopodobnie to bot Dawid zauważył. No dobra, to zbijmy wobec tego. No i teraz pytanie, jak tutaj dopaść oponenta? Zacznijmy od skoczek G4, żeby później wieża D7. Albo piona po prostu wezmę i tyle. Ja to mam taką tendencję, że za bardzo kombinuję tam, gdzie to nie jest konieczne. Dobra, bierzemy piona i tyle. Okej, okay, a przeciwnik za to pcha piona i się tu niczym nie chce przejmować. No i wieża E2. Oj, wieża E2 jest tutaj dużą groźbą. Dobra, to zacznę od przegonienia drugiej wieży przeciwnika na gorszą pozycję, żeby F5 nie mógł grać. Ale sprytny ten bot, no. Ja myślałem, że on wieżą odejdzie. Oszukał mnie po raz kolejny. No nie pozostaje mi nic innego, jak grzecznie tutaj się odsunąć. A to co? Co to jest? O co chodzi? Bicie, bicie, bicie z szachem. No mam wrażenie, że bot podwalił materiał, ale... No dobra, no biorę. Okej, rzeczywiście podwalił, ale jaja. Tutaj na E3 nie odchodzę, bo go... Ale znowu ten czas! Prawdopodobnie bot Dawid wie, że żywy Dawid kiepsko sobie radzi z niedoczasami. Takie mam podejrzenie. I po prostu... Właśnie na czas chce mnie ogrywać. No dobra, tutaj te moje figury dosyć biedne, to nie ma co ukrywać, ale spróbuję się zaktywizować, jak nie z tej, to z drugiej. I wjadę tutaj. I w ten sposób pionem jestem zainteresowany, nie? No dobra, no to jak już tego piona zdobywam, no to, to musi być gładki win. To już musi być gładki winek. Dobra, cofka, podchodzę królem. Nie chcę, żeby on mi tu właził. Dobra, to zacznę delikatnie. O tak o. On tutaj nie ma którędy się przebić. Mam idealną blokadę. I teraz mogę sobie króla aktywizować. Na luzaczku. Krzym nic tu nie podwalił w głupi sposób. Bo będzie mi przykro, bo ta pozycja jest wygrana kompletnie. Matowanie gońcem i skoczkiem będzie, czy nie będzie? Dobra, żeby tutaj nie zawalić sprawy. Idę tu, C2, bitka, bitka. No i wygrywam tam dwa piony na gońca, nie? A, nie wziął skubany. No dobra, H6 mogę grać. No dobra. No w 40 sekund, panie bocie, to na co ty tutaj liczysz? Na co ty tutaj liczysz?
Dobra, no to myślę, że tutaj dam sobie radę. Patrzcie, tajna technika matowania hetmanem. Ciągle trzymaj hetmana, tak jakby ruch skoczka od króla po tej elce. I cyk. Podciągnięty król zostaje. Hopsa. I mat. Dobrze, no to tutaj 1-1, proszę państwa, w tym pojedynku. No to wobec tego co? Dogrywka na 5 plus 0? Ja myślę, że teraz dogrywka na 5 plus 0 powinna nastąpić. Dobra, no to lecimy. Z Dawidem na 5 plus 0 sobie ustawiam. I graj. Dobra. Zobaczymy. I mecz i rewanż oczywiście. Dogrywka, mecz i rewanż się gra. D4. No to ja skoczek F6. Rozwijam się. Bardzo dobry ruch. Nie gra jakichś idiotyzmów w stylu goniec F4 bądź skoczek F3. No to ja zagram B6. Tak niestandardowo. Tutaj na zaskoczenie. Co? No jak? Dlaczego mój bot tak zagrał? Chyba nie doliczył wariantu, co? Nie, no ja chyba jakieś zażalenie złożę. Jak ten bot tak mógł zagrać? Nie no, wstyd i hańba po prostu. No dobra. No to cóż, teraz pioneczka przewagi należy zrealizować. Nie no, co on? Zestresował się, że mało czasu ma, czy co? Może presja widowni, nie? Może bot jeszcze nie przyzwyczajony do widowni, czy co? Nie wiem, ciężko powiedzieć, co tutaj się zadziało w tym bocim umyśle. Ale coś z całą pewnością niedobrego. No to ja zagram goniec A6. Stuknę po prostu. A czego on piona nawet nie wziął? No, tragedia, tragedia. Ewidentnie na zaskoczenie. Na zaskoczenie z tym botem trzeba. I tyle. No dobra, piona mi ciągle tutaj chce zahachmęcić. A proszę uprzejmie, ja za tym pionem nie będę jakoś bardzo tęsknił. Roszada, hetman B7, hetman C8, hetman A8, hetman A6. Król odchodzi, skoczek C6 i hetmana łapie oczywiście. To wiadomo. Także hop, hop. I skoczek C6 i hetman w potrzasku jest. A król przeciwnika goły. Więc powinno to być lepsze dla mnie. No może trochę tutaj za bardzo komplikuje. Ale ogólnie on nie ma po prostu rozwoju w tym momencie żadnego. Nie ma nic w tej pozycji. Dwie wieże i skoczek za hetmana. Tak, ale chodzi o to, że te wieże są nieskoordynowane. Żeby wieże z hetmanem walczyły, to muszą współpracować, a tutaj tej współpracy absolutnie nie ma. Chociaż z całą pewnością to nie było najoptymalniejsze podejście z mojej strony. Tak na szybko. Wiesz, żeby tutaj utrudnić oponentowi życie, zdekoncentrować go, to wymyśliłem takie podejście. No i teraz brutalna siła skoczka będzie. Pionka chciałem powiedzieć. Pionek idzie. Po prostu pionek idzie. Po prostu pionek idzie. W sumie on tak de facto to nie dojdzie nigdzie. Teraz się zorientowałem, bo pole C1 jest zabunkrowane. Dziękuję za suba. Dobra, zagram H5, żeby on tutaj linii H nie otworzył. No i idę. No idę i idę. Ajajaj, został pionek złapany w więzieniu. Kurde, to głupio zagrałem. Po prostu głupio zagrałem. No nie ma co ukrywać, widzowie. Bez sensu było to oddawanie tej wieży. Miałem kompletnie wygraną pozycję, a przyświrowałem. I teraz pozycja jest lepsza, ale czy wygrana? No już nie powiedziałbym.
Nie no, ale lepsza to na 100% jest. Bo mam 4 piony za tego skoczka. To jest na pewno duży atut. Tylko, że po prostu oponent mnie teraz brutalnie będzie atakował. A jeszcze do tego jest znacznie szybszy. To muszę o tym pamiętać. W poprzedniej partii mieliśmy tego bardzo dobry przykład. O, może nie konkretnie w poprzedniej, ale tam w jednej z poprzednich. Mieliśmy tego bardzo dobry przykład. Trzeba uważać. Szybki zawodnik ogólnie rzecz ujmując. Dobra, zgarniam. A ten z drugiej strony tutaj i chce mi piona jeszcze zabrać. No i powiem wam tak, no ja tutaj no nic nie zrobię. Jak zabierze, to zabierze. No nie, no nic nie jestem w stanie zrobić z tym botem. Dobra, dobra, widzę obronę. Zagram tak. I jak on zbije, to mata nie dostaje? Minuta już mi została. Kurczę, molno, znowu mnie oszukał. Bot. O, jest. Nawet nie mam jak bronić piona. To jest przegrana. Okej, całe szczęście bot głupio zagrał. Dobra, dobra. Może jeszcze się tutaj uda coś wyczarować. Może jeszcze coś tu wykombinuję. Co? Nie wiem, pionem idę do przodu. Jakieś H3 może. Od biedy. Nie no, H3 nic nie da chyba. No dobra, no nic innego nie mam. No to próbuję, próbuję. I teraz problem jest taki, że zawsze groźby matowe będą, nie? Dobra, biję. Mat. Dobra, dobra. Ajajaj. No i co ja zrobię? Nic nie zrobię? Wieczny? No skubany zaś mnie ograł. Ajajaj, no ale się posypałem. Nie no, przyświrowałem z tym Hetman B7. Bez sensu. Bez sensu zagrałem. Absolutnie bez sensu, no. Poniosła mnie ułańska fantazja. No tak naokoło chciałem realizować tę przewagę z głowa. No ale dobra, miał być mecz i rewanż. Jeszcze może wrócę w tym pojedynku do akcji. Spróbujmy tym razem C4. Zobaczymy, co zrobi. Dobra, dobra, to już jesteśmy w domu, bo jest przyspieszony smok odwróconymi kolorami, czyli tak zwany hiperturbo ultra przyspieszony smok. Tutaj już oponent nie ma najmniejszych szans. On jeszcze o tym nie wie, ale takie są fakty niezbite. Dobra. I teraz będzie ogrywany, zobaczycie. A3, B4 wjeżdżam. Ale złośliwiec, no. Przeszkadza, przeszkadza. No dobra, to gońca sobie rozwinę. Na spokojnie, na spokojnie. Zobaczcie, wszystkie figury już mam w akcji. No i teraz mogę się zastanawiać, jak dalej atakować. Gońca nie oddam. Także goniec D2 najpierw. No pole C5 jest bardzo interesujące. Bardzo, bardzo. No i tak myślę, jak tutaj przerzucić te figury, żeby było dobrze. Zastanawiam się, czy na E4 to jest optymalne dla mnie. Albo dobra, zróbmy taki myk. H3, skoczek się cofnie i teraz gonię C3. Jak mi przeciwnik przeszkadza, to i tak wyjdzie na moje. Dobra, wybijam. Ooo, ale by była podstawka, co? Na maczugę się tutaj cwaniaczek ustawił. Ale to ja mu stuknę na C6 i będzie miał słabość bardzo słabą. Okej, no wisi mi na H3, to obronię. No tutaj muszę dobry czas trzymać. Muszę tutaj dobry czas trzymać, bo kurczę, na niedoczasach to z tym botem jestem bez szans absolutnie. Dobra, no to kontynuuję tutaj rozwój. Coś się dzieje, widzowie. Dobra, nie mam pojęcia, obronię pionka, grzecznie, grzecznie. Tutaj obronię po prostu. Dobra, goniec G5, osłabiam króla oponenta
I ogólnie rzecz biorąc, po tych słabościach będę chciał go dopaść, nie? A, tutaj, 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 dobra, cofam skoczka i wieża FC1. I wieża FC1 i hetman C4 chcę zagrać. No nie pozwolił mi, no dobra, trudno, no to cofnę się, ale zaraz wejdę na D3 i zaatakuję. No ależ mi tu na króla modzi. Dobra, hetman C4 i już mi króla nie zaatakuje. Choćby się nie wiem jak bardzo starał. To tutaj nic na tym królu nie wyczaruje, spryciula. Dobra, zrobimy taki myk. Bęc. Bęc. No podstawiłem. Ja myślałem, że on zbije na E4 i że zagram E3. Kolejna bardzo głupia podstawka ze strony Dawida Czerwa Niebota. No takiego szacha przeoczyłem. Tragedia. Tragedia. No dobra. No ale spróbujmy. O, no kolejny raz mi tu się wymsknął oponent. No ewidentnie nie polecam grać przeciwko Dawidowi Botowi bez, z czasem. Bo szybki bestia jest. No nic nie zrobię. Nic nie zrobię. No skoczek F3 wchodzi. Muszę wieżę C3. No tak, i teraz mat grozi. Nie mam jak się bronić. No niestety, w tym momencie muszę zrezygnować. No nie, no rozłożył mnie. Rozłożył mnie. Całkowicie. No dobry jest. No co mogę powiedzieć? Coś tam gra, no coś tam gra. Ewidentnie bez czasu nie ma szans. Bez czasu nie ma szans. Ale kurde, jak jest zegarek, no to... Ciężko z tym botem, bardzo szybko naparza.